dalej walczy z tą opryszczką. Chcesz spłodzić mały worek? Czy marzy ci się może jakaś choroba weneryczna? Znajdź mi jakąś agresywną dziewuchę. Pies go jebał. Szofer i tak dał mi jego adres. A jeśli on się znęca nad olejnikiem? Ej, nie, Marek taki nie jest. Zbieraj się, idziemy biegać. To dobrze ci zrobi. Masz głupia szmato, chuj ci w ryj. Ryj! Co tak kurwa milczysz? A podobno jesteś taka wyszczekana. Dawaj, dawaj! No dawaj! Ja jebę, jaki zły. Marek, zaschnął mi w gardle. Przynieś mi tego browara, kurwa. Martusia da ci w pierdol, także cię własna matka nie pozna. Marek, a mógłbyś mi jeszcze załatwić jakąś trawkę? Dawno nie jarałam. Człowieku, co tak wolno? No kurwa, daję z siebie ile mogę, ale w tych szpilach nie da się szybciej! Ty jesteś normalna? Dlaczego nie ubrałaś butów, które ci dałem? Dałeś mi swoje stare, cuchnące chodaki. Założenie ich jest jednoznaczne z tym, jakbym sama sobie obcięła nogi. Poza tym, halo, w tych moje nogi wyglądają na mega, 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 mega szczupłe. Baby. Dlaczego przerwałaś? Kamerzysta? Co to za ludzie? Ci tutaj? Marek wkręcił ich w swoje chore zabawy. Zabawa w związywanie? Dlaczego ich nie puścił? Marek szukał ochotników, którzy za hajs dadzą przywiązać się do drzewa, ale nie wspomniał, że nie rozwiążemy ich później. Uuu, jaki perwers z tego Marka. Wiesz co, zaczyna mnie intrygować jego osoba. Jest taki władczy, impulsywny i zdecydowany. Kamerzysta, to może jak wrócimy, mnie też przywiążesz w swojej szopie. Esmeralda, skup się! Najpierw trening, czas na przyjemności będzie dopiero po walce. Związać to trzeba było twoją siostrę, żeby mi nie zwiała. Poza tym, proszę cię, pozbądź się tej opryszki, o której wspominała Małgorzata. Olejnik! Olej! Ech... Okej, ruszaj dalej. Witaj 100 tysięcy. Jak wygramy, to kupię ci nowe buty.